Nieczynne lodowiska, pływalnie i instytucje kultury, w tym roku bez wyjazdów oraz zorganizowanych zajęć i warsztatów. Tegoroczne ferie zimowe dla uczniów z racji pandemii będą wyjątkowe. Uczniowie spędzą je głównie w zaciszu domowym. Również zgodnie z decyzją ministra edukacji i nauki, placówki oświatowe mogły zorganizować półzimowiska dla najmłodszych uczniów. W Radomiu na taką formę zdecydowały się dwie szkoły. Pandemia i reżim sanitarny dyktują funkcjonowanie szkół, również dyktują cały przebieg ferii i tego, co w szkołach w okresie ferii może się dziać. Ale na szczęście jest decyzja ministerstwa, która zezwala na organizowanie półzimowisk. Natomiast z uwagi na to, że zainteresowanie rodziców półzimowiskami jest relatywnie niewielkie, w tym roku mamy dwie szkoły podstawowe, szkołę podstawową numer 14 i numer 3, które zdecydowały się na organizację półzimowisk. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa wypoczynek w formie półzimowiska może być zorganizowany w szkołach dla uczniów klas 1-4, szkoły podstawowej w grupach maksymalnie 12-osobowych w reżimie sanitarnym. W PSP numer 14 zimowy wypoczynek zorganizowano dla 3 grup, a w PSP numer 3 dla 5 grup. Kluczem jest to, że te zajęcia powinny odbywać się w szkołach, ewentualnie na świeżym powietrzu. Stąd tak naprawdę tylko dwie szkoły podstawowe, które zdecydowały się na organizację półzimowisk. I ja z tego miejsca bardzo serdecznie chcę podziękować dyrektorom, bo wiem, że to było nie lada wyzwanie organizacyjne. Ale działa również Ogródek Jordanowski, który przez całe 2 tygodnie również takie półzimowiska organizuje dla setki swoich wychowanków. W trakcie ferii zimowych co prawda placówki kultury nie zaproszą do siebie, ale za to zorganizują zajęcia online. Placówki kultury, te które funkcjonują w Radomiu, zdecydowały się nie rezygnować zupełnie z aktywności w okresie ferii i tę ofertę, którą mają, będą rzeczywiście prowadziły w sposób zdalny online, mając nadzieję, że wzbudzi to zainteresowanie uczniów. Miejska Biblioteka Publiczna przez 2 tygodnie o godzinie 11 w poniedziałki, środy i piątki zaprasza na swój facebookowy profil na biblioteczne pacynkowanie. Biblioteka dla najaktywniejszych uczestników przygotowała dyplomy i drobne upominki. MOK Amfiteatr od 4 do 15 stycznia o godzinie 9 na swoim profilu będzie zapraszał do wyzwania Ferie Challenge, czyli podjęcia kreatywnych, kulturalnych wyzwań tanecznych, plastycznych, muzycznych. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie amfiteatru. Z kolei elektrownia zaprasza na spotkania ze sztuką współczesną podczas wirtualnych warsztatów artystycznych przygotowanych przez Gosię Jagielską, pracownika działu edukacji elektrowni. Zajęcia są dostępne na stronie elektrowni. Bohaterem każdego odcinka jest jeden artysta, którego dzieło znajduje się w zbiorach placówki. Ferie zimowe potrwają do 17 stycznia.